Witamy Państwa serdecznie w błyskach i blaskach faryzejskich. To są akurat wibracje takie ateistyczne, bo Warszawa w ogóle nie wierzy w ogóle w nic, w żadnego Boga, bo to jest Pałac Kultury Stalina i Lenina. No ale przecież kiedyś Warszawa zachwycała się smrodem, proszę Państwa, królów i papieży. Przecież zawsze papież ma nogi niedomyte. No to nawet choćby to kadzenie mszalne strasznie śmierdzi, im to zawsze odpowiadało. Ale teraz jakoś już czas się posuwa, zegar do przodu idzie, prawda? I teraz już nie chcą, już teraz nie chcą tego księdza, tego kościoła. Mówią, że znowu nastanie nędza, gdy czas przyjdzie na księdza, wtedy kiedy chodząc snopki przewraca, co tłuszczej kopy ma, co wnet masz, urzędnika z niego, choć to nie trzeba tego natknieć, wieszkę kopię w rogu, niemniej to daszynku Bogu potem bierze po kolędzie w każdym kącie, dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku musisz dare.